Wygląda na to, że jestem na żywo, więc technicznie wszystko się udało, więc tutaj już pierwszy sukces na początku roku, roku akademickiego zaliczony, ale z mojej strony wygląda na to, że wszystko się udało, więc bardzo bym Was prosił, zanim jeszcze oficjalnie zaczniemy naszego live'a z prawa karnego, kilka osób widzę już jest na żywo, więc bardzo bym Was prosił o potwierdzenie na czacie, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać, to są dwie podstawowe rzeczy, które chciałbym wiedzieć, bo no, bez tego nam się nie uda. Plus, jeszcze dodatkowe pytanie będzie takie: bo tego akurat nie zdążyłem zweryfikować, zostały ustawienia z poprzedniego roku. Czy przede wszystkim poziom dźwięku jest optymalny dla Was? Także nie musicie, nie wiem, na maksa ustawiać swojego głośnika, żeby mnie dobrze słyszeć. Plus, czy jest dźwięk zsynchronizowany dobrze z. Moimi ruchami, to znaczy, czy jak patrzycie na mnie i widzicie, że coś mówię, to po prostu dźwięk jest synchronizowany z ruchami moich warg, bo tego akurat nie zdążyłem jeszcze sobie sprawdzić i zostały ustawienia z poprzedniego roku, więc no, za pierwszym razem warto, żebyśmy to sobie sprawdzili. Ok, widzę, że wszystko widać dobrze i je słychać. Jeszcze co do synchronizacji, dźwięk jest w porządku. Jest dobrze synchronizowany. Ok, czyli może zostawimy sobie w, w tych ustawieniach. Wiadomo, zawsze tam, w zależności też od urządzenia, czasami to może być delikatne przesunięcie, jeżeli się bardziej precyzyjnie spojrzy na obraz, ale jeżeli wszystko jest dla Was synchronizowane, to jest najważniejsze, żebyście przede wszystkim Wy y, mogli jak najlepiej skorzystać z tego live'a, czyli żeby to było komfortowe dla Was jako widzów. No a to wiadomo, wymaga przede wszystkim słyszenia i no może z widzeniem jest yy, mniejszy problem, ale też będziemy sobie na żywo tworzyli prezentację, więc ważne, żebyście też mogli śledzić w całości naszego live'a. Okej, okay, słuchajcie, technicznie za pierwszym razem widzę, że wszystko zadziałało, więc bardzo się cieszę i w związku z tym możemy za chwilę przechodzić płynnie do naszego spotkania. Bardzo Was serdecznie wszystkich witam w polu karnym, gdzie sobie wspólnie patrzymy na polskie prawo karne, a na live'ie sobie wspólnie ćwiczymy prawo karne. Witam was serdecznie, szczególnie tych wszystkich z was, którzy zaczynacie studia z prawa karnego w tym roku akademickim, wszystkie studentki, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, również wszystkich, którzy być może będziecie odsłuchiwali naszego live'a po jakimś czasie, więc was wszystkich serdecznie witam. Jeżeli chcecie również podejrzeć, jak prawnicy uczą się prawa na studiach, to was również serdecznie tutaj wszystkich witam którzy być może śledzicie naszego live'a, żeby sobie przypomnieć wiadomości albo, albo po prostu jesteście zainteresowani prawem karnym, więc dlatego tutaj weszliście. Bardzo Was jeszcze raz serdecznie witam na naszych spotkaniach. Cóż, no tak to będzie mniej więcej wyglądało. Być może ten kadr jakiś czas temu w nieco innej stacji telewizyjnej rzucił się Wam w oczy. Jeżeli tak i są pośród z Was te osoby, z którymi również Miałem się okazję zobaczyć w innych okolicznościach, przy innych okazjach, dyskutując o różnych sprawach wagi państwowej. Również Was tutaj wszystkich serdecznie witam. Natomiast no, spotykamy się tutaj, żeby merytorycznie sobie w tym roku akademickim ćwiczyć polskie prawo karne. I do tego służą nasze środowe live. Y. Spotykamy się w sezonie, zawsze w środę o godzinie 9 rano, żeby sobie po kolei, krok po kroku, tydzień po tygodniu. Przyglądać się przepisom Polskiego Kodeksu Karnego i w całości, pod koniec roku akademickiego, poznać dość dobrze, dość dokładnie, poćwiczyć sobie przede wszystkim przepisy właśnie polskiego prawa karnego. Mamy dzisiaj pierwsze spotkanie w tym roku akademickim, więc pozwólcie, że na początek dwa słowa o takich rzeczach technicznych. Jeżeli nie śledziliście może jakiegoś poprzedniego, Live'a starego, tego z poprzedniego roku akademickiego. One są wszystkie dla Was dostępne cały czas tutaj na kanale Polekarne. Tam jest taka zakładka na stronie głównej: Karne, kolecz. Właśnie ten cykl ćwiczeń z prawa karnego pod tym hasłem wszystkie te archiwalne materiały możecie sobie oglądać. Też Was będę w międzyczasie odsyłał do tych archiwalnych materiałów, jeżeli będziemy o czymś mówili, a wcześniej coś już dokładnie sobie omówiliśmy będę was do tych materiałów archiwalnych odsyłał, więc to wszystko macie zachowane w polu karnym ale no, jesteśmy w warunkach transmisji na żywo więc też dwa słowa wyjaśnienia ode mnie nie zawsze będę mógł z wami utrzymywać kontakt wzrokowy do kamery bo jestem jednocześnie tutaj i prowadzącym i makijażystą i reżyserem i prawda scenografem i poduszki są ustawione tak, jak powinny być, więc mam przed sobą komputer, na którym muszę obsługiwać cały czas tą transmisję. Też będę sobie zerkał na czata, jeżeli będziemy prowadzili jakąś dyskusję, żeby śledzić wasze komentarze. Więc nie obraźcie się, jeżeli mój wzrok czasami będzie tutaj prawda, biegał po ekranie. Nie będę skierowany, jeżeli chodzi o wzrok bezpośrednio do was, no bo muszę również technicznie obsłużyć całą tą transmisję, żeby ona była dla was jak najbardziej komfortowa. Jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z samymi naszymi spotkaniami, no to tutaj nie ma za dużo co wyjaśniać. Po prostu krok po kroku, tydzień po tygodniu, w logicznej kolejności, będziemy się zapoznawali po kolei, po kolei z różnymi instytucjami polskiego prawa karnego. To jest cykl ćwiczeń, który jest logicznie ułożony w taki sposób, że on jest podporządkowany pewnemu programowi studiów prawniczych. I też pewnej logicznej kolejności poznawania poszczególnych rzeczy, to znaczy wyjdziemy od rzeczy ogólnych, będziemy przechodzili do kwestii coraz bardziej szczegółowych i na końcu też omówimy sobie te wszystkie zagadnienia pod kątem jakiejś takiej bardzo praktycznej powtórki. Będziemy po prostu rozwiązywali kazusy. Też w międzyczasie, gdy będziemy kolejne live y tutaj w środę o 9 rano mieli, to będę Was zapraszał do tego, żeby korzystać. Z całego tego archiwum, które macie w polu karnym, które jest zachowane, bo pewnych rzeczy nie chciałbym powielać, które są już nagrane, tak żebyśmy mogli również tutaj na lajwie rozbudowywać sobie ten zestaw materiałów potrzebnych do zdania prawa karnego na egzaminie, ale również no, potrzebnych do dobrego nauczenia się prawa karnego. Bo do tego to przede wszystkim służy, żebyśmy jeszcze dokładniej, jeszcze dogłębniej poznali polskie prawo karne. Więc te wszystkie materiały są dla Was dostępne. Ja będę zawsze Was starał się prowadzić przez te wszystkie tematy w taki sposób, żebyście również korzystali z tych starych materiałów, no w taki właśnie sposób, żeby nie trzeba było tego szukać. Tylko jeżeli coś będzie przydatne, na pewno podepnę to pod konkretne nagranie, żebyście od razu dwa, trzy połączone ze sobą zestawy materiałów mieli dostępne w jednym miejscu, żebyście mogli jak najlepiej się z tym prawem karnym zapoznać. Dla Was wszystkich, jeżeli studiujecie prawo karne w tym momencie, przygotowujecie się w tym roku akademickim do egzaminu, to jest dobra okazja, żeby zanim w sumie odbędziecie te zajęcia na uczelni z Waszymi prowadzącymi, już jakoś zagłębić się w tematykę, która może się pojawić na ćwiczeniach uniwersyteckich. Oczywiście zachęcam Was do korzystania z, no wiadomo, wykładów ćwiczeń, które są na Waszych uczelniach, ale. To możecie potraktować jako taki fajny materiał dodatkowy, który pozwoli Wam, z jednej strony, przygotować się lepiej do zajęć, a z drugiej strony też dokładniej poznać prawo karne, być może też poznać inny punkt widzenia na poszczególne przepisy. Też dla nas jest to duża wartość, jeżeli mówimy o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo dzięki tym naszym live'om możemy na zajęciach na uczelni przechodzić już konkretnie do ćwiczenia danej problematyki możemy rozwiązywać jakieś wątpliwości, rozwiewać jakieś wątpliwości, które Wy macie już po obejrzeniu live'a albo po przeczytaniu podręcznika. Więc dzięki temu przygotowujemy się wspólnie do zajęć na uniwersytecie nie przychodzimy na te zajęcia tak z marszu, tylko już co nieco wiemy o danym temacie i na zajęciach możemy sobie przechodzić do rzeczy bardziej zaawansowanych. Cały pomysł live'a Trochę się zrodził z tego, że mieliśmy rok temu epidemię i Uniwersytet w ogóle, no praktycznie po tygodniu funkcjonowania stacjonarnego zaczął funkcjonować już w pełni online, więc wtedy no podjąłem ostateczną decyzję, że coś, co chodziło mi w głowie od dłuższego czasu, trzeba zmaterializować, to znaczy dać wam ten materiał dodatkowy, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas, w którym spotykamy się wspólnie na uczelni, czy też w formie online jak to było rok temu, żeby nie tracić czasu krótko mówiąc. I tak naprawdę ci z was, którzy na przykład nie mogą uczestniczyć w jakichś zajęciach uniwersyteckich, albo na przykład powtarzacie prawo karne pod kątem aplikacji, no to też jest to dla was okazja do tego, żeby jeszcze raz sobie taki kurs prawa karnego odbyć w zasadzie jak prześledzicie wszystkie nasze live'y. Mam nadzieję, tegoroczne, będziemy się spotykali regularnie w środę o 9 rano, jeszcze uzupełnicie to w tym wszystkim, co macie w polu karnym, zachowane w materiałach archiwalnych, no to może się okazać, że w sumie w efektywny sposób zastąpi Wam to wykład i ćwiczenia uniwersyteckie. Szczególnie mówię to do tych wszystkich z Was, którzy powtarzacie prawo karne, którzy mieliście już styczność z prawem karnym i chcecie to jeszcze raz sobie jakoś odświeżyć, czy tą wiedzę uzupełnić. A dla Was wszystkich, którzy studiujecie prawo karne, no to właśnie zestaw materiałów, które, ma Wam ułatwić, które mają Wam ułatwić studiowanie prawa karnego i pomyślne zdanie egzaminu. Nie będę tutaj mówił o takich rzeczach, które są typowo, że tak powiem, tym oprzyrządowaniem uniwersyteckim, czyli z jakich materiałów korzystać, z czego się uczyć prawa karnego, no bo to zostawiam Wam, studiującym prawo karne i Wam... Prowadzącym zajęcia, bo być może są również z nami osoby, które prowadzą ćwiczenia sprawa karnego na jakimś uniwersytecie, więc to oczywiście nie jest przedmiot naszego, naszych spotkań, czy naszych ustaleń tutaj środowych, co jest ważne, co nam się na pewno przyda tutaj na live w każdą środę i co Nomen Omen, już w tytule naszego dzisiejszego spotkania zostało zapowiedziane i tym się będziemy dzisiaj zajmować, mianowicie. Kodeksy karne, to znaczy, no na pewno musicie mieć pod ręką kodeksy karne. Jeżeli byście chcieli brać udział w zajęciach uniwersyteckich, wiadomo, trzeba mieć kodeks karny pod ręką, a tutaj również na live, on nam się przyda, żebyście gdzieś tam zawsze mieli pod ręką swoje kodeksy karne, po to, żeby można było na bieżąco śledzić przebieg naszego spotkania, prawda, mieć przed oczyma ten przepis, o którym mówimy. Zaznaczać sobie być może coś w swoich własnych kodeksach karnych, żeby po prostu jak najbardziej efektywnie wycisnąć tego live'a jak tą gąbkę, żeby, żebyście jak najwięcej dla siebie uzyskali wartości z tego, że tutaj w środę o 9 rano się spotykamy. Więc kodeksy karne miejcie zawsze przy sobie, gdy się spotykamy na live'ie, też gdy na przykład odsłuchujecie później tych naszych tutaj środowych spotkań, też miejcie gdzieś pod ręką kodeks karny, żeby od razu sobie sprawdzać rzeczy, o których mówimy. Jeżeli będą sytuacje, w których będzie trzeba coś wyświetlić, to oczywiście prezentacja tutaj się pojawi. Natomiast też zobaczycie za chwilę, bo za chwilę sobie właśnie będziemy to robić. Prezentacje na live to nie są przygotowane wcześniej slajdy, które czytam, tylko to są prezentacje tworzone w czasie rzeczywistym. Więc też mam tu ze sobą klawiaturę. Będziemy sobie wspólnie te prezentacje tworzyli. Więc to jest też tak, że w czasie rzeczywistym. Pewnego rodzaju notatki z tego spotkania pojawiają się na prezentacji, którą tutaj będziecie mogli zobaczyć, i w ten sposób no, jak najbardziej właśnie efektywnie możecie też korzystać z tych naszych spotkań. Z rzeczy takich wstępnych to chyba jest tyle. Jedno, co Wam obiecuję, to że te nasze środowe spotkania będą się odbywały w przedziale czasowym, który będzie w tym roku nieco bardziej przewidywalny niż rok temu. Będę już na pewno teraz pilnował tej dyscypliny czasowej. One potrwają około 60 minut, na pewno nie dłużej niż 90 minut. Więc gdyby było tak, że już będę się niebezpiecznie zbliżał do godziny 10.30, to na pewno miecie tą świadomość, tą pewność, że o 10.30 live się skończy. Myślę, że około 60 minut, nie dłużej niż 90 minut, żebyście właśnie też mogli planować inne aktywności, żeby zawsze ten live był dla Was właśnie przewidywalny pod kątem tego że w, no, w harmonogramie dnia macie o dziewiątej rano live'a i wiecie, że on się kończy po godzinie najpóźniej po 90 minutach. Jak sobie zerkniecie do archiwalnych materiałów, to tam się zdarzają takie materiały, chyba najdłuższy trwał 2 godziny 15 minut, więc, więc w zeszłym roku trochę też testowałem y, sposób prowadzenia live'a, też nie bardzo wiedziałem, jak daną tematykę będzie można omówić w określonym czasie, więc teraz po tych doświadczeniach ubiegłorocznych, po 25 odcinkach, po 25 odcinkach z ubiegłego roku akademickiego już to doświadczenie mam, więc jestem w stanie już teraz lepiej sobie rozplanować właśnie czas, żeby zmieścić się w ramach tych 60-90 minut. Natomiast wiadomo, jeżeli temat będzie wymagał rozwinięcia, na pewno Was odeślę do jakichś dodatkowych materiałów, a jeżeli będą takie tematy które będą wymagały y, omówienia dwa czy trzy razy, prawda, że to jest bardzo y, duża ilość materiału, którą trzeba rozdzielić na, różne, na kilka spotkań. Jak najbardziej również w ten sposób sobie to zorganizujemy, że będziemy kilka razy się spotykali i po kolei, krok po kroku omawiali dane zagadnienie, żeby po prostu dokładnie daną materię poznać. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec tych takich informacji wstępnych. Będę Wam o tym przypominał, szczególnie moim studentkom i studentom, którzy śledzicie naszego live'a. Polecam Wam to zrobić, ale również tym wszystkim, którzy na własną rękę chcecie jakoś zgłębiać prawo karne. Mianowicie załóżcie sobie coś, co nazywa się dziennikiem karnisty. Dziennik karnisty polega na tym, że kupujecie sobie zeszyt w kratkę albo zeszyt w linie, Albo zeszyt bez żadnych linii, jak to już do waszej decyzji. Na pierwszej stronie piszecie Dziennik Karnisty 2021 łaman na 2022. I wraz z kolejnym naszym spotkaniem na live, wraz z kolejnymi naszymi spotkaniami na live w polu karnym notujcie sobie w tym dzienniku karnisty jakieś kluczowe rzeczy. Jakieś kluczowe przemyślenia, pytania, czy jakiś szkielet. Live, w którym uczestniczyliście. Tu nie chodzi o takie tradycyjne notatki, które wiadomo, że to wiadomo, to już jest do, waszej, do waszego uznania, czy sobie to robicie, czy nie. Nie chodzi o takie pełne notatki z zajęć. Chodzi mi po prostu o wynotowywanie jakichś rzeczy, które wam się wydały tutaj, czy to istotne, czy na przykład niezrozumiałe, czy tutaj mieliście jakieś dodatkowe pytanie, czy coś wydawało wam się niejasnego. Zapiszcie to sobie, czy to w formie pytania, czy to w formie jakiejś myśli. Zobaczycie, że tydzień po tygodniu, jak będziecie coraz głębiej wchodzili w tą tematykę prawa karnego, i potem może wrócicie sobie do tych pytań, które gdzieś tam na początku października się pojawiły, to z jednej strony będziecie sami bardzo często mogli już odpowiadać sobie na te pytania, które wcześniej zadaliście. Te rzeczy po prostu będą się Wam rozjaśniały wraz z nowym materiałem. Im więcej tego materiału będzie, tym jaśniejsze będą te rzeczy, które wcześniej były wątpliwe, ale też będziecie mogli wrócić do czegoś, co kiedyś Wam się wydało wątpliwe, żeby to nie umknęło i być może na przykład dopytać na zajęciach na uniwersytecie, czy jakoś dokładniej potem samemu zastanowić się, czy poszukać odpowiedzi na to pytanie w podręczniku czy w jakichś materiałach dodatkowych. Więc załóżcie sobie dzienniki karnisty, róbcie takie kluczowe notatki, yy, przeznaczając prawda, jedną stronę na yy, danego live'a, po 25 razach, czy powiedzmy po iluś tam naszych spotkaniach na live'ie, ten zeszyt będzie się zapełniał właśnie takimi waszymi przemyśleniami, no bo zobaczcie, to studiowanie prawa, w ogóle studiowanie, polega trochę na tym, że my jakoś, Sami musimy się znaleźć w stosunku do tego materiału, do tej rzeczywistości, którą poznajemy. To zawsze jest jakoś znajdowanie siebie w stosunku do rzeczy, których się uczymy. Więc chodzi o to, żebyście wy sami jak najwięcej wyciągnęli z tych zajęć, w których uczestniczycie. I dlatego tak bardzo cenne są właśnie wasze przemyślenia, wasze wątpliwości, które potem możecie na przykład na zajęciach na uniwersytecie sformułować w formie pytania i to jest bardzo ważne, bo uczę już prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim od dziewięciu lat jako pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doliczając studia doktoranckie to będzie 12 lat w sumie i każde te zajęcia, mimo że tematy są identyczne, one są zawsze trochę inne, no bo właśnie ludzie są zawsze inni, każdy jest inny są inne wątpliwości, są inne rzeczy, na które trzeba położyć akcent. Więc Wasze pytania, Wasze wątpliwości są bardzo cenne, no bo dzięki temu ja też cały czas uczę się tego, jak prowadzić zajęcia, żeby one były najbardziej efektywne i też nie ukrywajmy, uczę się cały czas prawa karnego. Bo takie właśnie zderzenie z pytaniem, z wątpliwością, która może się wydawać naiwna czasami, ale ona nie jest naiwna, jeżeli się Rzeczywiście dokładnie wejdzie w tą problematykę, której dotyczy pytanie. Więc nie bójcie się stawiać pytań, nie bójcie się wątpliwości, nie bójcie się swoich wątpliwości, nie bójcie się ich zapisać, nie bójcie się tego, że czegoś nie wiecie, bo krok po kroku, z tygodnia na tydzień będziecie wiedzieli coraz więcej i wiele z tych wątpliwości sami będziecie sobie w stanie rozwiązać. A też będziecie widzieli swój progres, patrząc na dzienniki karnisty wstecz. Zobaczycie właśnie po dwóch, trzech, pięciu miesiącach. Jak już zrobiliście progres, jeżeli chodzi o przygotowanie do egzaminu, czy po prostu o znajomość prawa karnego? Słuchajcie, nie przedłużając, to jest nasz krótki wstęp i moje powitanie. Was tutaj w tym roku akademickim w polu karnym, zerknę sobie jeszcze na mój pokój reżyserski. Wszystko wydaje mi się, że jest ok. Nie sygnalizujecie też na czacie, że są jakieś usterki. Tu dla Was oczywiście gorąca moja. Prośba, gdyby cokolwiek z transmisją w międzyczasie stało się takiego, żeby było coś nie tak, że nie słyszycie, nie widzicie, coś zaczyna nagle nie działać, dawajcie mi znać na czacie. Będę na bieżąco starał się na te wszystkie usterki reagować. No to co, przechodzimy do meritum, ale rzecz o której za, zazwyczaj zapominałem rok temu, mianowicie będzie intro jeszcze. Dobrze, że sobie przypomniałem, że ma być jeszcze intro. Więc intro i Przechodzimy do oglądania kodeksu karnego. Zgodnie z tytułem, będziemy sobie oglądać kodeks karny. Oglądać kodeks karny, czyli weźmiemy sobie do ręki taką motoksiążeczkę, książeczkę, która się nazywa kodeksem karnym. No i po prostu dzisiaj na pierwszym spotkaniu w polu karnym na live'ie przyjrzymy się kodeksowi karnemu. Porada praktyczna z mojej strony, jakbyście kupowali kodeksy karne na potrzeby egzaminu, kupcie sobie książeczkę, która jest tylko kodeksem karnym. Czyli zazwyczaj to jest po prostu taka bardzo cieniutka, jak widać, książka, która się nazywa Kodeks Karny. Kupcie tylko kodeks karny. Książkę, która ma w sobie tą ustawę, która jest tylko kodeksem karnym. Więc nie kupujcie jakichś takich opasłych tomów, które zawierają wszystkie ustawy, powiedzmy yy, dotyczące szeroko rozumianego prawa karnego, czyli też kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich. To być może Wam się przyda w przyszłości, jak będziecie szli na salę sądową jako adwokaci czy jako sędziowie. Natomiast prawdopodobnie to jest, no, myślę, bardziej niż pewne, więcej niż bardzo prawdopodobne. Do czasu, gdy skończycie studia, te ustawy, które są w tych opublikowanych materiałach, na pewno się jeszcze znowelizują, po prostu się one zmienią. Więc i tak Wam się to zdezaktualizuje. Kupujcie sobie na potrzeby danego przedmiotu. Tylko tą ustawę, której dotyczy dany przedmiot. I też z punktu widzenia prawa karnego, właśnie zachęcam Was, żeby kupić książeczkę, która jest kodeksem karnym po prostu. Taka cienka książeczka, która jest kodeksem karnym. Zwróćcie uwagę na stan prawny, żeby to był stan prawny jak najbardziej aktualny, czyli myślę, że wiosna 2021 no lub wszystkie nowsze wydania. Czasami jest tak, że wydawca proponuje z okazji Nowego Roku Akademickiego nowe wydanie kodeksu karnego, więc to też. Zwróćcie na to uwagę, żeby ten stan prawny był jak najbardziej aktualny. No to co, słuchajcie, przyjrzyjmy się temu kodeksowi karnemu, i chcę Wam na kanwie tego oglądania kodeksu karnego powiedzieć o kilku rzeczach, które właśnie od razu musimy sobie wyjaśnić, żeby dobrze podejść do tego wszystkiego, o czym będziemy mówili w czasie naszych spotkań w polu karnym. Z prawem karnym w czasie całego roku akademickiego. Zobaczcie, jak zaczynamy w ogóle yy, rozmawiać o kodeksie karnym i oglądać sobie kodeks karny, to przede wszystkim tutaj rzuca się w oczy tytuł tej ustawy. Zobaczcie: kodeks karny. To słowo karny kara. Karalność. To jest coś, co tutaj zobaczcie, jest wyeksponowane w tytule ustawy, którą się będziemy zajmować. Chodzi o karę, chodzi o karalność. Chodzi o bycie ukaranym, chodzi o karanie kogoś. I teraz cały problem polega na tym, żeby dobrze. Y y Dostrzec to, żeby zrozumieć to, żeby zobaczyć to, dlaczego dla nas, osób studiujących prawo karne, ta karalność i w jakim sensie ta karalność jest pierwszoplanowa. Jest tak pierwszoplanowa, że nawet w tytule tej ustawy jest to wyeksponowane i to musi być dla nas cały czas wyeksponowane że chodzi o jakąś karalność. No dobra, ktoś może powiedzieć, wiadomo, chodzi o to, że ludzie podlegają karze za złe zachowania, za przestępstwa, których popełniają. Okej, okay. weźcie sobie kodeksy karne do ręki. Zobaczcie artykuł 148, paragraf 1 kodeksu karnego. Każdy z nas, myślę, bez wyjątku, nawet małe dziecko, wiedziałoby o tym, co jest napisane w tym przepisie, więc to jest. Zupełnie niekontrowersyjny przepis, który tutaj możemy sobie uczynić podstawą dalszej naszej analizy. 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Zajrzyjcie do tego przepisu. 148 paragraf 1 kodeksu karnego mówi, kto zabija człowieka, ten podlega karze pozbawienia wolności. I teraz moje pytanie brzmi, zastanówmy się przez chwilę na tym, co to znaczy. Że kto zabija człowieka, podlega karze. Po co jest ten artykuł 148, paragraf 1 w kodeksie karnym? Po co jest ta informacja? Po co tam jest napisane to, że kto zabija człowieka, ten podlega karze? Czemu ma służyć ten opis? Co twórca tego opisu chciał nam powiedzieć? Co on chciał tutaj zrobić? Co ustawodawca chce zrobić? Że w kodeksie karnym nam mówi, kto zabija człowieka, ten podlega karze. To brzmi trochę tak, jak normalne zdanie opisujące rzeczywistość. No, zgodzicie się ze mną, prawda? Można powiedzieć, że ktoś, kto zabił człowieka, podlega karze. Widzimy sytuację polegającą na tym, że ktoś zabił człowieka, ktoś podlega karze, poszedł do więzienia. No więc, zgodnie z prawdą, powiemy, ten człowiek zabił człowieka i podlega karze. Zdanie oznajmujące, opisujące rzeczywistość, zdanie prawdziwe w tym konkretnym przypadku. Czy rzeczywiście jest tak, że artykuł 148 paragraf 1 kodeksu karnego służy do opisywania rzeczywistości? Jeżeli by tak było. Że artykuł 148 paragraf 1 kodeksu karnego wyłącznie służy do opisywania rzeczywistości, to w przeważającej większości przypadków ten opis byłby całkowicie nieprawdziwy. Zobaczcie, to, zna, to, to nie jest tak, że każdy, kto zabija człowieka, ten podlega karze. Nie każdy, kto zabije człowieka, podlega karze. Są takie zabójstwa, które nie zostały nigdy ujawnione. Są tacy sprawcy, którzy nigdy nie zostali wsadzeni do więzienia. Więc gdybyśmy założyli, że ten kodeks karny i ta karalność, o której myślimy, to chodzi o opisanie rzeczywistości, opisanie faktów, które się rozgrywają w rzeczywistości i które opisujemy, że człowiek podlega karze za zabójstwo. To z samego założenia ten przepis byłby no, bezsensowny, nieskuteczny, bezcelowy. Dlatego właśnie pytanie jest, po co jest ten przepis? Albo inaczej można na to spojrzeć jeszcze, to znaczy można sobie zadać pytanie, co zrobić, co my mamy zrobić, żeby ten opis, który tutaj jest, stawał się za każdym razem prawdziwy. Nawet jak potraktowalibyśmy opis zabijania człowieka z artykułu 148, paragraf 1, jako rzeczywisty opis jakichś faktów, to co musi się stać, żeby te zdania za każdym razem, gdy ktoś zabije człowieka, były prawdziwe, żeby one się spełniały w rzeczywistości, którą obserwujemy, jak się rozejrzymy w prawo i w lewo? Roksana napisała na czacie. Że każdy, kto pozbawi człowieka, że, czyli każdy, kto pozbawi człowieka życia, należy ukarać. Każdego, kto pozbawi człowieka życia, należy ukarać. Zobaczcie, Roxana to już ujęła nie w sensie opisu rzeczywistości, tylko w znaczeniu jakiejś powinności. To znaczy, napisała tutaj o jakiejś powinności, że kogoś należy ukarać. Okej, okay, ale co musi się stać? żeby ta powinność została urzeczywistniona, żeby została zmaterializowana. Do czego służy nam artykuł 148, paragraf 1? W tym sensie, żeby urzeczywistniać tą karę za zabijanie człowieka. No i jak tak na to spojrzymy, to pewnie odpowiedź będzie dla was yy, w miarę jasna, że tutaj chodzi o jakąś normę postępowania. Czyli musi być ktoś, kto będzie czuł się zobowiązany jakoś, żeby tego człowieka, który zabił kogoś, wsadzić do więzienia, żeby go ukarać, karą pozbawienia wolności, o której jest właśnie mowa w artykule 148, paragraf 1. Widzicie to? Pozorna deskrypcja z artykułu 148, paragraf 1, żeby miało to sens, a nie było tylko Ogólnym mówieniem o rzeczach, które są nieprawdziwe, to musi być odczytane na sposób powinności, w sposób normatywny. A przeczytanie tego w sposób normatywny, że należy ukarać jak napisała Roxana na czacie to znaczy, że ktoś musi być zobowiązany, żeby tego kogoś ukarać i to jeszcze mało ten ktoś też musi czuć na sobie tą presję, że ma to zrobić, bo jak tego nie zrobi, to sam będzie podlegał jakiejś odpowiedzialności. Może jest to czas dobry, żeby sobie zrobić notatkę. Nasza prezentacja w czasie rzeczywistym. Dobra. Zapiszmy sobie to, co mamy już teraz przed oczyma. To znaczy odczytywanie kodeksu karnego. Mam taką klawiaturę starą, którą sobie podłączyłem do komputera. Ona ma takie wypukłe przyciski. Wziąłem ją sobie, żeby nie trzeba było się za każdym razem pochylać do laptopa, którego mam przed sobą, ale już oduczyłem się pisania na takiej klawiaturze z dużymi przyciskami, więc wybaczcie, że na początku będzie to szło mi tak trochę opornie. Przepis, o którym mówimy, ten przepis w kodeksie karnym służący do karania, to nie jest opis karania. To jest norma. Czyli jakaś powinność, by ukarać kogoś. I tu już nam się ujawnia bardzo istotny punkt, który mam nadzieję, że to widać. Widzicie to, prawda? Prezentację. Na białym tle, która powinna Wam się pojawić na ekranie. Dajcie znać na czacie, czy to widać, bo wydaje mi się, że widać, więc wszystko jest ok. Kodeks karny to są pozorne deskrypcje. Te opisy karania, kary, jaka jest przewidziana, że ktoś jest karany. Ok, dzięki za, dzięki za informację, że widać. To są pozorne deskrypcje. To wygląda jak opis spadającego liścia z drzewa. Drzewo na jesień traci liście, liście spadają z drzewa, obserwujemy te liście, opisujemy to. Podobnie można spojrzeć na artykuł 148, paragraf 1, ale się okaże, że przecież nie do tego jest ustawa. Nie od tego jest działalność ustawodawcy, działalność prawodawcy, który uchwalał kodeks karny, żeby opisywać świat. Tylko on, jeżeli już, to opisuje jakiś świat pożądany. Że my chcemy go urzeczywistnić, my chcemy, żeby ludzie byli karani za zabijanie. W związku z tym, komunikat, który tu jest zawarty, który jest zawarty w każdym punkcie, w każdej jednej kropce i w każdym jednym przecinku kodeksu karnego, który macie przed sobą, to jest komunikat normatywny. To nie są deskrypcje, to nie są opisy rzeczywistości, tylko to są jakieś normy, których ktoś ma przestrzegać. I to jest cały w ogóle duży temat, którym się będziemy zajmowali i tu na live, i na zajęciach, pewnie na każdej uczelni, na której studiujecie prawo, mianowicie odczytanie treści przepisów na sposób normatywny. Wyinterpretowanie z tych przepisów jakichś konkretnych norm, które są normami charakterystycznymi dla prawa karnego. Zostaniemy przy tym artykule 148 paragraf 1. I tu będzie od razu moje drugie pytanie do was. Będę Wam czasami zadawał takie pytania, liczę na taką interakcję z Waszej strony, więc jeżeli tylko macie ochotę, komentujcie na czacie, odpowiadajcie na te pytania, to jest też wartościowe, ważne, bo nie ma głupich odpowiedzi w tym sensie, a można powiedzieć, są głupie odpowiedzi, tylko że jak napiszecie nawet coś, co okaże się nieprawidłowe, to to nie jest powód do jakiegoś wstydu, tylko dzięki temu. Lepiej nauczycie się prawa karnego, lepiej zapamiętacie tą sytuację, w której skomentujecie coś, co nawet będzie nieprawidłowe, więc nie bójcie się swobodnie pisać na czacie to, co Wam się w danym momencie wydaje. Ja też, jak sam studiowałem, nie tak zresztą dawno temu, prawo karne na Uniwersytecie Jagiellońskim, z zajęć, z ćwiczeń z prawa karnego, czy w ogóle z innych zajęć na Uniwersytecie, pamiętam te momenty, w których powiedziałem coś źle. Pamiętam do tej pory jakąś taką sytuację na ćwiczeniach sprawa karnego, yy, powiedziałem jakąś, powiedzmy, bzdurę. No, po czasie oczywiście okazało się, że to jest jakby bzdura, tylko że wtedy tego nie wiedziałem. Tą sytuację pamiętam. Może Wam się przypomnieć ta sytuacja na przykład na egzaminie. Powiedzieliście coś, prowadzący zajęcia sprostował to, zapamiętaliście tą sytuację i dzięki temu na to jedno pytanie egzaminacyjne. Udzieliliście prawidłowej odpowiedzi, bo akurat to Wam utkwiło w pamięci i to zadecydowało, że zdacie ten egzamin z prawa karnego. Więc nie bójcie się swoich wątpliwości, nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się mówić rzeczy, co do których nie jesteście pewni, że tak jest, bo my tutaj studiujemy prawo, nie jesteście na uniwersytecie, na zajęciach szczególnie uniwersyteckich, jak w kancelarii prawnej, prawda, że jest szef kancelarii, który za każdy błąd. Będzie egzekwował, prawda, i będzie się na Was wyzłośliwiał, bo źle pracujecie, bo popełniliście błąd, tylko jesteśmy osobami, które studiują prawo, uczą się, a osoba, która się uczy, musi popełniać błędy i ma prawo popełniać błędy. Te błędy są prostowane i dzięki temu wspólnie lepiej poznajemy prawo karne. To bardzo też z mojej strony ważna wskazówka na przyszłość, żebyście nie bali się. Wyrażać wątpliwości, pytać, pisać rzeczy, które nawet wydają Wam się yy, wątpliwe, nie wiecie, czy tak rzeczywiście jest, nie jesteście w pracy, nie jesteście w kancelarii, nie piszecie pisma procesowego, od którego zależy rzeczywiście powodzenie na przykład yy, apelacji, tylko studiujemy prawo karne, więc chodzi o to, żebyśmy wspólnie wyjaśniali sobie wszystkie wątpliwości. Jeżeli nie ma pytań, to znaczy, że bardzo wiele wątpliwości nie zostanie. Wyjaśnionych, a w związku z tym nie poszerzymy tak naprawdę naszej wiedzy i stracimy okazję do tego, żeby, żeby bardziej zagłębić się w dany temat. Ok, to tak, tylko do uwaga dotycząca właśnie komentowania na czacie. Nie bójcie się tego zupełnie. Już sobie zaglądam do czata. Jesteśmy przy pytaniu. W zasadzie tu trochę zgubiłem wątek. Mianowicie patrzymy na artykuł 148, paragraf 1, tak? i zastanawiamy się, jakie tutaj normy, tak? jaka tutaj norma postępowania jest wysłowiona w tym przepisie, żeby właśnie sprawić, że ten świat, który opisany jest pozornie w sposób deskryptywny, urzeczywistnił się w konkretnej sytuacji. Kamil zadał pytanie, od razu może będę wyjaśniał to. Gdyby nie było w kodeksie karnym artykułu 148, paragraf 1, a nasza konstytucja mówi, że każdy ma prawo do życia, to czy moglibyśmy skazać za popełnienie zabójstwa jakiegoś człowieka? No właśnie, zobaczcie. Już to pytanie jest trochę odpowiedzią na problem, który tutaj sobie analizujemy. Czy moglibyśmy go skazać? Właśnie, ktoś musi mieć jakąś podstawę prawną, żeby móc tą osobę skazać. Bo oczywiście no bardzo um, rzecz niehumanitarna, potępiana i która nie powinna się zdarzać, ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś komuś wyrządzi jakąś krzywdę i ktoś w ramach zemsty sam idzie w cudzysłowie wymierzyć sprawiedliwość. Moglibyśmy tych zabójców, którzy y, kogoś zabili wsadzać do więzienia bez Kodeksu karnego. Dlatego, że uważamy, że życie ludzkie ma wartość, Konstytucja mówi, że każdy ma prawo do życia i uważamy, że osoby, które zabiły kogoś, powinny ponieść karę. Moglibyśmy to robić. Byłoby to jakieś wymierzenie sprawiedliwości w sensie faktycznym, ale czy w ramach infrastruktury prawnej powiedzielibyśmy, że to, co zrobiliśmy, rzeczywiście jest jakimś urzeczywistnieniem sprawiedliwości, że to jest wymierzenie kary? W sensie prawnie doniosłym? No nie, powiedzielibyśmy wręcz przeciwnie. Przecież uwięziłeś człowieka bez podstawy prawnej. Więc to jest ważne i w sumie yy, ściśle to się wiąże z pytaniem, o którym teraz mówimy, z tą kwestią, którą analizujemy. Sama norma mówiąca, że nie wolno zabijać ludzi, nie oznacza, że będziemy karani za zabijanie ludzi. To są dwie zupełnie różne normy, dwie zupełnie różne sytuacje. Ktoś jest związany normą zakazującą zabijania ludzi, i ktoś inny musi być związany jakąś inną normą, która mu pozwala ukarać człowieka, który dopuścił się jakiegoś złego uczynku. Właśnie, zgodnie z zasadą Nullum sine Lege, nie dałoby się tego zrobić. Żeby było przestępstwo, musi być ustawa, która właśnie. Opisze nam ten czyn, za który ktoś będzie podlegał odpowiedzialności karnej. W tym sensie artykuł 148 paragraf 1 opisuje nam coś, za co chcemy karać. Opisuje nam zabójstwo, podaje cechy tego zabójstwa, to jest właśnie to legę, o którym tutaj mowa, podaje nam w tej ustawie cechy tego zdarzenia po to, żeby. Ktoś inny mógł wyegzekwować odpowiedzialność karną danej osoby właśnie za to konkretne zdarzenie. Idę dalej w komentarzach. Piotr pisze w formie pytania: Czy możemy przyjąć, że normy kodeksu karnego wyznaczają dwie sfery, w zależności od adresata? Dla pierwotnego obywatela, taką, w którą nie może wkraczać, na przykład nie może zabijać, Natomiast dla adresata wtórnego ustawodawcy, organów ścigania, sferę aktywną, działania, które musi podjąć, żeby ukarać osobę, która danego czynu się dopuści. Zwróćcie uwagę, pan Piotr napisał coś, co w zasadzie nie wynika z, ze 148 paragraf 1, który mamy przed oczami. Spójrzcie na artykuł 148 paragraf 1 teraz w kontekście tego, co. Przeczytałem i co Piotr napisał na czacie. Czy z tego przepisu wynika w ogóle jakiś zakaz, tutaj pierwotny, o którym powiedział Piotr? Czy z tego przepisu wynika jakiś zakaz zabijania? Wcześniej mówiliśmy o normie konstytucyjnej. Każdy ma prawo do życia. No, właśnie, nie wolno naruszać godności człowieka. Nie wolno być może w związku z tym. Pozbawiać go życia. Być może z tego przepisu, mówiącego że o tym, że każdy ma prawo do życia, wynika zakaz zabijania. Czy jest o tym mowa w artykule 148, paragraf 1? No nie ma o tym mowy. Kto zabija człowieka, podlega karze. Zwróćcie uwagę. Wprost to, co jest napisane w 148, paragraf 1, to jest wyłącznie ta druga sfera. Ta wtórna sfera. Mówiąca o tym, że jak już jest dokonane zabójstwo, to teraz ktoś ma wyegzekwować odpowiedzialność karną za to dokonane zabójstwo. To nie jest też rzecz oczywista. Karol, przepraszam, Kamil pytał o to, czy może być kara, jak jest tylko zakaz zabijania, a nie ma przepisu mówiącego wyraźnie o karze za zabijanie. A tu mamy odwrotną stronę medalu. Przecież to, że jest kara za coś, to w sumie to nie jest takie oczywiste, że kara może być tylko za coś, co jest zakazane. Stwierdzenie tego, że kara może być tylko za coś, co jest zakazane, to już jest yy, oparte na jakimś założeniu. Na jakimś założeniu, że żyjemy, nie wiem, w demokratycznym państwie praworządnym, w którym. Władze publiczne będą nas karały tylko za to, co jakoś w przepisach prawa było wcześniej zakazane, co z bardziej podstawowych przyczyn jest niedozwolone, właśnie dlatego, że jest zakazane. Więc spojrzenie na 148 paragraf 1 uwidacznia nam, że tutaj wyeksponowane jest to, co mamy w tytule kodeksu. Tu jest wyeksponowana ta karalność. Kto zabija człowieka, ten podlega karze, czyli Musi być organ państwowy, który będzie zobowiązany, też pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej, do tego, żeby wyegzekwować odpowiedzialność za zabicie człowieka. Norma adresowana do organu państwa norma, która mówi: Musisz kogoś ukarać za zabójstwo, musisz go ukarać karą pozbawienia wolności. Tak to jest napisane w artykule 148, paragraf 1 żeby urzeczywistnić ten opis, żeby on się stał prawdą, żeby ten, kto zabija człowieka, rzeczywiście podlegał karze pozbawienia wolności. Tym ogniwem pośrednim właśnie jest ten organ państwowy, który musi na mocy artykułu 148, paragraf 1 wykonać tą powinność. Czyli widzicie, że z artykułu 148, paragraf 1, kontynuuję notatkę, Wynika, powinność by kogoś ukarać, więc pierwsza norma zawarta w takim klasycznym przepisie opisującym przestępstwo, pierwsza norma w przepisie typizującym, pierwsza w sensie bardziej pierwszorzędna, niekoniecznie pierwsza w sensie chronologicznym, pierwsza którą sobie odtworzyliśmy, norma adresowana. Do organu państwa. Do organu władzy. Tą normę do organu władzy zaadresował ustawodawca ustanawiając właśnie artykuł 148 paragraf 1. Te organy władzy na różnych etapach egzekwowania odpowiedzialności karnej za zabójstwo będą różne, no bo finalnie to będzie sąd, który będzie. Przypisywał winę albo nie, ale wcześniej prokurator będzie zobowiązany, żeby podjąć szereg różnych czynności w celu ujawnienia sprawcy zabójstwa, zebrania dowodów, przesłuchania świadków i wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Więc pierwsza norma, ta wyeksponowana w tytule kodeksu, to jest norma mówiąca o karalności, czyli norma adresowana do organu państwowego, która przewiduje, że on jest zobowiązany, do ukarania kogoś, do wyegzekwowania od kogoś odpowiedzialności karnej za zabójstwo. Ten drugi krok, taki krok wstecz trochę, już wymaga zabiegów interpretacyjnych. Będziemy sobie to robili, jak będziemy odtwarzali normy z kodeksu karnego. To znaczy, odtworzenie z tego przepisu kodeksu karnego tej normy zakazu adresowanej do obywatela już wymaga przeprowadzenia. W pewnych momentach dość skomplikowanych zabiegów, żeby dokładnie sobie tą normę adresowaną do obywatela adekwatnie odtworzyć na podstawie przepisu, który opisuje przestępstwo. Widzicie, mamy dwie normy wynikające z jednego przepisu. Przepis odczytujemy na sposób niedeskryptywny, tylko normatywny. Odczytujemy go w ten sposób, że przede wszystkim rzuca się w oczy ta karalność. Że tu jest jakaś norma adresowana do organu państwa, żeby wyegzekwować odpowiedzialność karną za zabójstwo, pośrednio z tego przepisu będzie też wynikała norma zakazująca powodowania śmierci. Dlatego, że w otoczeniu konstytucyjnym, która tu już była przywołana, w otoczeniu ustrojowym po prostu państwa, w jakim żyjemy, nie może być kary za coś, czego nie ocenimy jakoś negatywnie. Nie może być odpowiedzialności karnej za coś, co nie będzie naruszało jakichś dóbr prawnych, co nie będzie dla nas obywateli jakoś szkodliwe, co nie będzie jakichś wartości społecznych, które my cenimy, yy, yy, naruszało ich albo im zagrażało. Więc w sposób logiczny, czy na zasadzie pewnej interpretacji, z takiego przepisu jesteśmy sobie w stanie wyprowadzić również tą drugą normę, czym się będziemy zajmowali na kolejnych zajęciach. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o oglądanie kodeksu karnego, to jest coś, co wynika też z samej budowy kodeksu. Jak sobie go tak przejrzycie, a zachęcam was, żebyście sobie przejrzeli kodeks karny, wydaje się, że jest dość obszerny. Natomiast tak naprawdę to, co jest istotą rzeczy, o której będziemy sobie mówili na live'ach, to jest dokładnie coś, co na pierwszych kilku, może kilkunastu stronach, nawet co teraz właśnie pokazuję do kamery, jest opisane w zasadzie w pierwszych 31 przepisach. Zasady i formy odpowiedzialności karnej. Zasady przypisania odpowiedzialności karnej, które są zawarte w tak zwanej części ogólnej kodeksu karnego. Zobaczcie. Kodeks karny zaczyna się od tego, że wyróżniona jest w nim część ogólna, następnie jest część szczególna, w której są opisane poszczególne typy, poszczególne odmiany przestępstw. Też nad tym się chwilę zatrzymajmy. Jesteśmy przy artykule 148, paragraf 1, który mówi, że ktoś zabija człowieka. Zwróćcie uwagę, czy ten przepis mówi nam coś o. Tym, jaki jest stosunek sprawcy, który to robi, do tego czynu, który popełnia. Czy to jest umyślne zabijanie, czy to może być nieumyślne zabijanie, czy jeżeli przypadkowo na przykład wyrządzę komuś jakąś szkodę, albo na przykład rodzic nie dopilnuje dziecka i nie zauważy tego, że dziecku grozi niebezpieczeństwo, i dziecko zginie. Czy te zachowania mieszczą się w artykule 148, paragraf 1? Czy one są tutaj opisane? Dobra, może, możecie powiedzieć, ze słowa zabija wynika, że to ma być umyślne, wręcz nawet celowe zabijanie. Ale zerknijmy do artykułu 288, paragraf 1. W artykule 288, paragraf 1 opisane jest niszczenie cudzej rzeczy. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze. Czy jeżeli ja nieumyślnie zniszczę czyjąś rzecz, czy podlegam odpowiedzialności karnej za przestępstwo z artykułu 288, paragraf 1, no z tego opisu, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, już nijak tutaj nie wynika, czy to ma być zachowanie celowe, intencjonalne, czy... Też zachowanie nieświadome będzie karalnym zniszczeniem rzeczy. I to, i to, czy penalizacja obejmuje i czyny umyślne, i czyny nieumyślne, samo spojrzenie na część szczególną nie wystarczy. Jak sobie przeglądamy kodeks karny i skupiamy się na części ogólnej, to właśnie w części ogólnej podane są różnego rodzaju zasady odpowiedzialności karnej, które my musimy uwzględniać, żeby dokładnie zinterpretować, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest napisane w poszczególnych przepisach zawartych w części szczególnej kodeksu karnego. Jak sobie to przełożymy na język normatywny, w jakich przypadkach sąd będzie miał kompetencje, żeby kogoś skazać, na przykład za to niszczenie rzeczy. Czy jeżeli ktoś zniszczy rzecz nieumyślnie, będzie miał Sąd możliwość wtedy ukarania go za przestępstwo z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego. Mówimy o ważnej zasadzie, zasadzie kondensacji informacji normatywnej. Pierwsza zasada tutaj, taka, która z tego technicznego punktu widzenia, techniczno-legislacyjnego punktu widzenia jest istotna, jest ważna, żeby ją wspomnieć. To jest tak zwana zasada kondensacji informacji normatywnej. Piszę ją na naszym slajdzie. Kondensacja. Artykuł 8 kodeksu karnego. Posługujemy się oczywiście przykładem. Bo jesteśmy w punkcie artykułu 288, paragraf 1, czy to jest zachowanie umyślne, czy to jest zachowanie nieumyślne. Zwróćcie uwagę, w artykule 8, 8 kodeksu karnego napisane jest, że zbrodnie można popełnić tylko umyślnie, występek także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. I nawet teraz, abstrahując od tego, czy w artykule 288 paragraf 1 jest opisana zbrodnia czy występek? Zobaczcie, zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, zgodnie z artykułem 8 kodeksu karnego, a występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa będzie tak stanowiła. Czyli jeżeli w konkretnym przepisie ustawy znajdziemy jakąś informację o tym, że występek może być popełniony nieumyślnie. Czy w artykule 288 paragraf 1 jest jakakolwiek informacja o nieumyślności? Czy da się z któregoś z tych słów wyinterpretować, że to chodzi o nieumyślne zniszczenie rzeczy? Odpowiedź brzmi nie. W związku z tym, na mocy artykułu 8, na mocy tego, że 288 paragraf 1 nie zawiera żadnej klauzuli nieumyślności, wiemy, że przestępstwo z 288 paragraf 1 można popełnić tylko umyślnie. A jak się dowiemy o tym, czym jest zbrodnia, to z kolei wynika z artykułu 7 i zestawimy to z artykułem 148 paragraf 1, o którym przed chwilą też mówiliśmy, to się dowiemy, że zabójstwo jest zbrodnią, a zbrodnię opisaną w 148 paragraf 1 można popełnić tylko umyślnie. Zobaczcie, nie widzimy tego patrząc na część szczególną. Musimy obejrzeć kodeks karny w całości. Skondensowana informacja o stronie podmiotowej czynu została zawarta w artykule 8 kodeksu karnego. Czyli ten przepis jest kluczowy, żeby w ogóle wiedzieć, za jakie zachowania będę podlegał odpowiedzialności karnej, bo to zachowanie nie jest opisane w sposób wyczerpujący w części szczególnej kodeksu karnego. Więc czyn. zabroniony opisany jest w sposób rozczłonkowany. W sposób rozczłonkowany to znaczy, że w różnych miejscach kodeksu karnego musimy poszukiwać informacji o tym pod jakimi warunkami ktoś może być rzeczywiście ukarany za dopuszczenie się danego Czynu zabronionego pod groźbą kary. Ten opis niszczenia rzeczy z artykułu 288, a jak będziemy to sobie przekładali na język normatywny, no to powiemy właśnie już tak precyzyjnie, ta norma, która jest w 288 paragraf 1, wynika i z 288 paragraf 1, i po części z artykułu 8, który uzupełnia tą normę o bardzo istotne informacje. Uzupełnia ją. Oto z nami umyślności. Bez umyślności działania nie da się skazać kogoś za zniszczenie rzeczy opisane w artykule 288 paragraf 1 kodeksu karnego. Oglądamy zawsze kodeks karny w całości. I dlatego właśnie całe w ogóle nasze studia z prawa karnego, które dotyczą części ogólnej, właśnie mają za zadanie, żebyśmy poznali sobie tych pierwszych 31 przepisów. Bo tu się kryje klucz do właściwego zinterpretowania wszystkich innych typów przestępstw opisanych w części szczególnej. Tu się kryje klucz do tego, żebyśmy się dowiedzieli, pod jakimi warunkami ktoś będzie rzeczywiście podlegał odpowiedzialności karnej za poszczególne czyny, a kiedy taka odpowiedzialność karna nie będzie uzasadniona. I poznaliśmy już dwie ważne zasady. To się właśnie tak fachowo nazywa. Technikom rozczłonkowania i techniką kondensacji tekstu prawnego. Rozczłonkowanie, czyli szukamy pełnego opisu, pełnych, pełnego zestawu przesłanek w różnych przepisach kodeksu karnego, bo one właśnie są merytorycznie skondensowane czasami w jednym przepisie części ogólnej. Jeden przepis o zbrodni i występku artykuł 8 kodeksu karnego, który nam podaje, jak interpretować Poszczególne przepisy z części szczególnej, biorąc pod uwagę właśnie kwestie umyślności i kwestie nieumyślności. Ale zerknijmy na jeszcze jeden przykład. Zobaczcie sobie artykuł 13 kodeksu karnego. Artykuł 13, paragraf 1 kodeksu karnego przepis, o którym będziemy dużo mówili, myślę, że w drugim semestrze przepis mówiący o odpowiedzialności za usiłowanie. Odpowiada za usiłowanie. Kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. No dobra, ale usiłowanie czego? Przeczytajcie sobie dokładnie ten artykuł 13, paragraf 1 i pomyślcie przez chwilę, o jakim tu przestępstwie jest mowa. Czy tu chodzi o jakieś po prostu usiłowanie? Że jest jakieś przestępstwo, które się nazywa usiłowanie i skazujemy człowieka za usiłowanie? No, nie, to nawet w języku polskim dziwnie brzmi. Co zrobiłeś? A usiłowałem. No, nie, no, usiłowałem otworzyć drzwi. Usiłowałem odpalić samochód, żeby ruszyć. To musi być jakoś doprecyzowane. Czyli zwróćcie uwagę, są też takie sytuacje, w których to rozczłonkowanie i kondensacja. Przebiega w drugą stronę. Jest w części ogólnej podany jakiś właśnie ogólny, skondensowany opis usiłowania. Usiłowanie skondensowane w artykule 13, ale z istoty rzeczy ten opis musi być uzupełniony. Oto doprecyzowanie, o usiłowanie, jakiego przestępstwa chodzi. Czyli musimy zawsze artykuł 13 zestawiać z jakimś przepisem, który mówi o konkretnym przestępstwie, kto bezpośrednio zmierza do dokonania konkretnego czynu zabronionego, do jego dokonania, do tego dokonania, które jest objęte moim zamiarem, o dokonanie tego przestępstwa, które jest objęte moim zamiarem. Czyli to rozczłonkowanie i kondensacja tutaj ma przeciwny zwrot. Mamy w części ogólnej opis ogólny usiłowania, ale ta informacja normatywna jest rozczłonkowana. Musimy zawsze doprecyzować sobie i to będzie też miało znaczenie, bo w kwalifikacji prawnej nawet trzeba będzie podawać zawsze konkretny przepis w części szczególnej, który nam mówi właśnie o tym, że ktoś usiłował zabić człowieka. Artykuł 13, paragraf 1. W związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. To nawet ma znaczenie, zobaczcie, dla kwalifikacji prawnej. 13 paragraf 1 w związku ze 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Ta kwalifikacja będzie musiała być złożona. Złożona dlatego, że ten artykuł 13 nie oddaje w pełni opisu tego usiłowania. Jest właśnie tak skondensowany, że ta informacja jest niepełna. Musimy ją doprecyzować o jakiś przepis części szczególnej kodeksu karnego. I to, co teraz sobie zobaczyliśmy, to jest bardzo ważna rzecz, żeby zobaczyć, że poznanie prawa karnego to jest poznanie przede wszystkim tych ogólnych zasad. Czasami nawet to jest w ramach programu studiów oddzielone, to znaczy osobno jest wykładany przedmiot dotyczący części ogólnej prawa karnego, a osobno są zajęcia z tak zwanej części szczególnej prawa karnego. No właśnie, część ogólna prawa karnego to znaczy coś, co dotyczy takich podstawowych zasad odpowiedzialności, bez których my nie zrozumiemy tak naprawdę dobrze, Poszczególnych przepisów z części szczególnej. Nie wiedzielibyśmy, że 288 kodeksu karnego można popełnić tylko umyślnie, gdybyśmy zapomnieli o artykule 8 kodeksu karnego. Rozczłonkowanie, kondensacja informacji normatywnej, co z punktu widzenia też zasad wykładnie jest bardzo ważne. Nigdy tak naprawdę jeden przepis, czy bardzo rzadko się zdarza, że jeden przepis funkcjonuje w takiej próżni i. Zupełnie bezkontekstowo można zrozumieć to, o czym on stanowi. Zawsze na normę postępowania, szczególnie tą normę, która mówi o tym, że należy karać kogoś za popełnienie przestępstwa, na tą normę postępowania składa się informacja zawarta w bardzo wielu różnych przepisach kodeksu karnego, rozsianych po całym kodeksie karnym, szczególnie znajdujących się w części ogólnej kodeksu karnego. I jeszcze jedna rzecz. To, co mówimy sobie o yy, części ogólnej, ma znaczenie nie tylko dla zasad wymiaru odpowiedzialności karnej, ale też dla konkretnej kary, biorąc pod uwagę to, że karalność jest wyeksponowana w samym tytule naszej ustawy, o której sobie mówimy. Zwróćcie uwagę na artykuł 148, paragraf 1 jeszcze raz, teraz tylko pod innym kątem. 148 paragraf 1 składa się z dwóch części. Kto zabija człowieka, ta część typizująca i część, można by powiedzieć, sankcyjna, sankcjonująca sensu stricto, podlega karze pozbawienia wolności. Przeczytajcie sobie tą część sankcjonującą. Kto zabija człowieka. I teraz, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 karze 25 lat pozbawienia wolności, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. No kurczę, to jest bez sensu. Ktoś tutaj napisał coś, co trochę się nie trzyma kupy, no bo przecież jeżeli ktoś podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu, no to w tym się mieści i 25 lat, i dożywotnie pozbawienie wolności. No bo na czas nie krótszy od lat 8, to znaczy, że mogę dać minimum 8, ale mogę wszystko, co jest powyżej 8. Mogę go skazać na dowolną karę pozbawienia wolności powyżej 8 lat, czyli 25 lat też się w tym mieści. Patrząc tylko na ten przepis, dojdziemy do wniosku, że opis jest trochę bezsensowny. Ale jeżeli spojrzymy sobie na artykuł 32, znowu przepis części ogólnej kodeksu karnego, tym razem w rozdziale o karach, to pokaże się, że zgodnie z kodeksem karnym, karami są grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności i w osobnym punkcie 25 lat pozbawienia wolności, i w osobnym punkcie dożywotnie pozbawienie wolności. Jak to będziemy wiedzieć, że w artykule 32 tak zostały sklasyfikowane kary, no to wyda nam się treść artykułu 148 paragraf 1 nieco bardziej sensowna. Na czas nie krótszy od lat 8, no to pewnie chodzi o tą karę pozbawienia wolności z artykułu 32,3. Osobno 25 lat i osobno dożywotnie pozbawienie wolności. Dalej to nie wyjaśnia wszystkiego, no bo. Na okres co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, ale do ilu lat? Do 24 lat? Do 22 lat? Do 20 lat? Czy mogę takie kary wymierzyć? Czy mogę wymierzyć komuś karę 22 lat pozbawienia wolności na mocy artykułu 148 paragraf 1? Kluczowa jest część ogólna. Znowu, zajrzymy do artykułu 37 kodeksu karnego. Znowu, skondensowana informacja. Żeby nie trzeba było tego pisać za każdym razem w poszczególnych przepisach części szczególnej ustawodawca wyjmuje to przed nawias i mówi nam że kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc najdłużej 15 lat można sobie zapisać z gwiazdką z pewnymi wyjątkami ale jeżeli mówimy o ustawowym zagrożeniu karą to ona trwa najdłużej 15 lat ta kara pozbawienia wolności która nie jest 25 latami nie jest dożywotnym pozbawieniem wolności, ona trwa najdłużej 15 lat. Zestawienie tych trzech przepisów dopiero nam daje pełny obraz sytuacji. Damy to na prezentację. Czyli również jeżeli chodzi o adekwatny wymiar kary, o to, co mi grozi zadany czyn zabroniony, tu również ma kluczowe znaczenie część. Ogólna kodeksu karnego. Artykuł 32 i 37 KK. Skondensowana informacja o wymiarze kary pozbawienia wolności. Bez tych przepisów nie da się adekwatnie wymierzyć kary za zabójstwo. No bo z samego 148 paragraf 1 wynika, że to może być 16, 21, 24 lata i 4 dni, 8 lat, 6 miesięcy i 5 godzin. Dopiero artykuł 37 przesądza, że karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Nie można jej wymierzać w dniach, nie można jej wymierzać w godzinach. Kolejny przykład na to, że część ogólna kodeksu karnego. Odczytywana łącznie z przepisami części szczególnej, dopiero daje nam pełną informację o tym, w jaki sposób adekwatnie wymierzać karę, a zanim to zrobimy, w jaki sposób adekwatnie odczytywać poszczególne przepisy typizujące. Słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o krótki rzut oka na tą technikę interpretowania przepisów kodeksu karnego. Zawsze pamiętajcie, że trzeba odczytywać przepisy. W Całości, szukać tych modyfikatorów, tych przepisów części szczególnej, które będą nam uzupełniały różne informacje, które są podane w sposób skrótowy albo niepełny w przepisach części szczególnej prawa karnego. Na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna rzecz dotycząca karalności. Właśnie tego, co jest eksponowane w przepisach części szczególnej. Czegoś, co jest związane z tą koncepcją, właśnie norm sprzężonych. Ola zapytała na czacie, czy mówimy tutaj o koncepcji norm sprzężonych, sankcjonowanej i sankcjonującej? Dokładnie tak. Mówimy tutaj o normach sprzężonych, to znaczy normie, która jest wyeksponowana w przepisie typizującym to jest ta norma sankcjonująca, mówiąca o karze, a pośrednio my jesteśmy w stanie na gruncie założeń Ustrojowych, konstytucyjnych, dotyczących systemu prawnego, wyprowadzać z tego również normę sankcjonowaną. Ale właśnie na ten wątek chcę Wam zwrócić uwagę na koniec dzisiejszego spotkania. Karalność jest wyeksponowana. Ale właśnie widzimy, że ta karalność wyeksponowana w artykule 148, paragraf 1, i w każdym innym przepisie typizującym z części szczególnej. W każdym innym przepisie, który nam opisuje jakiś czyn zabroniony pod groźbą kary, ta karalność nie wystarcza. Tu nie ma pełnej informacji o odpowiedzialności karnej. Dlatego do tego, co nazywamy karalnością, będziemy sobie dokładali również inne elementy, dzięki którym dopiero w całości dowiemy się, czy ktoś popełnił przestępstwo. Zwróćcie uwagę, to akurat pod tym względem artykuł 148 czy 288 czy inne w części szczególnej są precyzyjne. Tu akurat ta informacja jest bardzo precyzyjna, bo przepis mówi, kto zabija człowieka, podlega karze. Czyli on mówi rzeczywiście wyłącznie o karalności czynu. Ale my żeby powiedzieć, że ktoś jest skazany i żeby ta kara mogła go obciążyć, żeby mógł pójść do więzienia, to musimy przesądzić, że ktoś popełnił przestępstwo. Te dwie rzeczy musimy odróżnić. Co innego jest karalność czynu, czyli za zabijanie, za taki czyn umyślny grozi taka kara, jaka jest w 148 paragraf 1. Ale karalność to nie znaczy przestępstwo. I jeszcze od drugiej strony na to patrząc, żeby była karalność, to to, co już wyniknęło z naszej dyskusji, żeby była karalność, to musi być jakieś wcześniej uczynione założenie, że to, co robię, jest jakoś nielegalne. Żeby czyn był karalny, to znaczy, żeby organ państwowy miał kompetencje, żeby mnie ukarać, to oprócz tego, że stwierdzi, że zrobiłem dokładnie to, co jest opisane w przepisie z części szczególnej, to jeszcze musi stwierdzić właśnie, że ja naruszyłem jakąś normę, która była do mnie adresowana. Że ja zrobiłem coś, czego nie wolno mi było zrobić. Czyli zobaczcie, po środku jest karalność, ona jest na wierzchu. Z jednej strony są dodatkowe warunki decydujące o tym, że ten czyn karalny staje się przestępstwem, a zanim dojdziemy do tego, że czyn jest karalny, musimy ustalić, czy w ogóle mieliśmy do czynienia z czynem jakoś zakazanym prawnie, z jakimś czynem nielegalnym, z czynem atakującym jakieś wartości społeczne. Nie można kogoś karać, jeżeli ktoś nie zaatakował jakichś wartości chronionych w społeczeństwie, cennych z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. I to, o czym sobie powiedziałem, i to, o czym będziemy też mówić na zajęciach regularnych na uczelni dzisiaj, a Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć archiwalnego live'a, który mówi o strukturze przestępstwa. To jest pierwszy live z ubiegłego roku. Będziecie mieli pod nagraniem na YouTube podpięty link do tego nagrania. Znajdziecie go też na kanale. Możecie od razu dzisiaj do niego zerknąć. Chodzi o strukturę przestępstwa. Kodeks karny to nie jest tylko kodeks mówiący o czynach karalnych. Kodeks karny mówi o przestępstwie. A co to jest przestępstwo? Wyjaśnia nam artykuł pierwszy kodeksu karnego. Pierwszy przepis. Pierwszy przepis w kodeksie karnym który też bardzo yy, ogólnie, w taki bardzo skondensowany sposób opisuje nam strukturę przestępstwa. A więc te wszystkie warunki, które muszą być spełnione, zobaczcie, część ogólna, pierwszy przepis części ogólnej, podstawowe, fundamentalne warunki, żebyśmy mogli powiedzieć, to co zrobiłeś jest przestępstwem, ty jesteś przestępcą, Będziesz miał karę, będziesz musiał ponosić tą karę i ta dolegliwość będzie na, na tobie ciążyła, na przykład wtedy, gdy pójdziesz do zakładu karnego, będziesz musiał tą karę odbyć. Struktura przestępstwa opisana w artykule 1 kodeksu karnego. Zaczyna się od artykułu 1, paragraf 1, który mówi, że odpowiedzialności karnej, zwróćcie uwagę, pierwsze słowo kodeksu karnego odpowiedzialność karna podlega ten tylko, kto popełnia. Czyn zabroniony pod groźbą kary. O słówku kara już mówiliśmy, ale to sformułowanie trzeba teraz przeczytać w taki sposób, że trzeba je zdekodować, trzeba je właśnie rozczłonkować, rozdrobnić na czynniki pierwsze. To są trzy słowa, każde jest bardzo istotne. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony. Pod groźbą kary. Trzy pierwsze elementy struktury przestępstwa, które logicznie muszą w całości wystąpić, żeby można było powiedzieć, w ogóle doszło do zabójstwa, które jest opisane w artykule 148 paragraf 1. Jeżeli nie było czynu, jeżeli to nie było coś, co jest zabronione, sprzeczne z normą postępowania, to to nie jest nigdy karalne. To nie jest czyn zabroniony, o którym mowa w 148, paragraf 1. Artykuł 148, paragraf 1, opisujący zabójstwo, czyli czyn zabroniony pod groźbą kary, wymaga, żeby to było przede wszystkim czynem, to zachowanie, które podejmuje, żeby było czynem, żeby było czynem zabronionym, inaczej bezprawnym. I dopiero wtedy można sensownie powiedzieć, że wyczerpanie, Znamion, czyli spełnienie tego opisu, który jest w artykule 148 paragraf 1, czyni z tego zachowania czyn zabroniony i karalny. Bez tego nie można powiedzieć, że doszło do zabijania, o którym mowa w artykule 148 paragraf 1. A to nie wystarczy, bo artykuł 1 paragraf 2 mówi, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, a artykuł 1 paragraf 3 mówi. Że nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. I w całości macie strukturę przestępstwa, która składa się z czynu bezprawnego, karalnego, karygodnego i zawinionego. I dopiero po spełnieniu wszystkich tych warunków zabijanie człowieka. O którym mowa w artykule 148 paragraf 1, może być uznane za przestępstwo, i dopiero wtedy ktoś może ponosić dolegliwość karną wynikającą z tego, że popełnił przestępstwo. To jest struktura przestępstwa. I o tym był osobny live, i zachęcam Was do tego, żeby w ramach własnych studiów sięgnąć do tego live'a, gdzie sobie szczegółowo odtwarzamy właśnie poszczególne elementy tej struktury przestępstwa, która jest czymś kluczowym, właśnie jak się ogląda kodeks karny. Nie widzi się tego w całości, widzi się rozdrobnione, poszatkowane przepisy. Trzeba to złączyć do kupy, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że właśnie artykuł pierwszy podaje nam te podstawowe warunki ponoszenia odpowiedzialności karnej. Bez spełnienia wszystkich aspektów struktury przestępstwa nie można powiedzieć, że dany czyn danego człowieka, mimo że na pierwszy rzut oka będzie podpadał pod te przepisy z części szczególnej, to on nie może być uznany za przestępstwo i dana osoba nie podlega wówczas odpowiedzialności karnej. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za spotkanie na pierwszym live, gdzie przyglądaliśmy się kodeksowi karnemu, to znaczy wzięliśmy do ręki tą książeczkę i zobaczyliśmy, że trzeba się mu przyglądać bardzo dokładnie. Szczególnie zwracając uwagę na przepisy części ogólnej, które mają znaczenie dla interpretacji tych kluczowych rzeczy związanych z ponoszeniem odpowiedzialności karnej za dany czyn zabroniony pod groźbą kary. A struktura przestępstwa to jest coś, czym na pewno będziecie się bliżej zajmowali i czym trzeba się zająć bliżej, żeby dokładnie poznać poszczególne elementy struktury przestępstwa, i z tym się potem wiąże dokładne odtwarzanie właśnie norm postępowania tej normy sankcjonowanej adresowanej do obywatela i tej normy sankcjonującej która jest adresowana do organu stosującego prawo, żeby mógł kogoś ukarać za popełnienie przestępstwa. Pod nagraniem będziecie mieli linka do live'a o strukturze przestępstwa. Też zerknijcie na niego, a ja za dzisiaj wam dziękuję bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję Wam za udział w tym live, też za aktywność na czacie, za podpowiedzi techniczne. Cieszę się, że wszystko się udało pod kątem technicznym. I no cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie na pole karne w każdą środę o 9, gdzie sobie wspólnie patrzymy na polskie prawo karne. U mnie w Krakowie trochę pochmurno, ale mam nadzieję, że to będzie dla Was dobry dzień. Wszystkiego dobrego i widzimy się następnym razem w polu karnym. Do zobaczenia.